Dopiero później poszedłem do seminarium, jeszcze miałem przygodę z jezuitami, nie żałują. W seminarium też miałem trochę kłopotów. Chcieli mnie trzy razy wyrzucić, w tym dwa razy mieli rację. I no, w końcu udało się jakoś uzyskać święcenia. Bo nie wiem, jak panowie klerycy to odbierają, ale w seminariach generalnie nie mówi się z kandydatami twarzą w twarz. Tylko słychać głosy. Jakiś jest smród wokół kandydata, to nikt go nie weźmie, nie posadzi i powie: Grzegorz, mamy przeciwko tobie to, to, to i to. Popraw się, więcej czytaj, więcej nie widzę cię w kablicy, albo cokolwiek innego. Albo za bardzo oglądasz się za babkami, albo chłopakami.